Ostatnie dni w szkołach przed wakacjami należą do tych najmilszych. Oceny wystawione. Przyszedł czas na wycieczki. Klasa trzecia ze szkoły podstawowej nr 2 w Sanoku wyjeżdża w Bieszczady. Cieszę się na wycieczkę, że jadę, dlatego że bo bardzo lubię góry i spinaczkę. Ja nigdy nie byłam, więc nie wiem, ale wiem na stół, że będzie fajnie. Bardzo się cieszę, ponieważ zawsze jest ciekawie. Spodziewam się, że będzie bardzo fajnie. Ja lubię jechać na wycieczkę klasową, dlatego że mogę porozmawiać z kolegami, z koleżankami i będę mogła pochodzić i coś zjedzać. Ja się bardzo cieszę, ponieważ bardzo lubię góry i górski klimat. Myślę, że będzie fajnie. Żeby radość z wyjazdu w góry była tak duża, trzeba wcześniej dokładnie wszystko zaplanować. Wycieczka musi być zgłoszona do kuratorium. Nad grupą musi czuwać odpowiednia liczba opiekunów. Trzeba też pomyśleć o atrakcyjnym programie wyjazdu. Dzieci też wymagają szczególnego jakiegoś dopracowania programu, więc staramy się na wycieczkach szkolnych dużo takich atrakcji, żeby dzieciaki zająć, w sensie jakichś takich zajęć, jakichś warsztatów, więc jak robimy programy wycieczek, to uwzględniamy, czy w danym miejscu, w danej miejscowości, czy w jakimś mieście, prawda, są jakieś takie atrakcje, które by dzieciaków zainteresowały. No, jak wiemy, dzieci niekoniecznie chcą oglądać jakieś muzea, może jakieś takie miejsca, gdzie dużo jakichś takich zabytków, ale bardziej właśnie jakiś kontakt taki z przyrodą, kontakt z ciekawymi ludźmi. Więc tak zawsze staramy się uwzględnić to w każdej wycieczce szkolnej. Najważniejsze jest bezpieczeństwo i teraz w ciągu ostatnich dni wycieczek szkolnych i wkrótce, gdy zaczną się wakacyjne wyjazdy. Warto pamiętać, że można poprosić policję o skontrolowanie autokaru. Na prośbę rodziców, opiekunów czy organizatorów wyjazdów mundurowi sprawdzą pojazdy i trzeźwość kierowców. Podczas kontroli autobusu, autokaru, policjant zawsze sprawdza stan trzeźwości kierującego. To jest bardzo ważne w przypadku przewozu osób, w przypadku wyruszania na dalszą trasę, gdzie najczęściej na pokładzie znajdują się dzieci. Więc w trosce o bezpieczeństwo tychże przewożonych osób najważniejsza rzecz to jest stan trzeźwości kierującego. Kolejna rzecz, która jest kontrolowana, to jest stan techniczny autobusu. Nie trzeba tu chyba tłumaczyć nikomu, że nie ma mowy o tym, żeby nie działały hamulce, czy opony były przysłowiowo łyse, prawda, nie nadające się do wyjazdów na trasę. Oprócz tego sprawdzane są tachografy, urządzenia, które są zainstalowane w autobusach. Tutaj w tym momencie jest bardzo ważne sprawdzenie, czy kierujący, który ma zamiar jechać z taką grupą wycieczkową na wycieczkę, nie przekroczył takiego czasu normowanego pracy, czyli czy nie jest w trasie zbyt długo. To wszystko pod kątem bezpieczeństwa i po to, żeby nasi najmłodsi, jak też różni inni uczestnicy wycieczek dojechali do celu bezpiecznie. Ostatnie kontrole wykazały, że warto prosić o pomoc funkcjonariuszy. Biorąc pod uwagę ubiegły tydzień, były dwa przypadki, kiedy policjant nie dopuścił do wyjazdu autokaru w taką wycieczkę. Pierwszy był spowodowany tym, że autobus był w stanie technicznym, który pozostawiał wiele do życzenia. Był problem z hamulcami oraz z zawieszeniem tego pojazdu. A drugi przypadek właśnie dotyczył tachografu, który wskazywał na to, że kierujący może zbyt długo jeździć pojazdem i była potrzeba, aby przewoźnik dostarczył inny autobus i innego kierującego do tej wycieczki. Jeśli chcemy, żeby policja sprawdziła autobus, którym wyjeżdża nasze dziecko, trzeba pomyśleć o tym kilka dni wcześniej. Wystarczy krótkie pismo do komendy. W tym roku dzieci z sanockich szkół wyjeżdżały najczęściej na jedno- lub dwudniowe wycieczki, zazwyczaj w Bieszczady, do Warszawy czy Oświęcimia.